Jednym z tematów, do których bardzo często wracamy, są podróże rozmaite, na różne sposoby podróżują nasi goście. Dziś porozmawiamy o podróżnikach, rowerzystach i to rowerzystach z misją nie byle jaką. W naszym studio goście, którzy będą o tych podróżach pięknie opowiadać, ojciec Tomasz Maniura, organizator wypraw rowerowych Niniwa Team. Dzień dobry, witamy. No i Michał Kandefer, uczestnik wypraw rowerowych. Panowie, to będzie czwarta wyprawa. Startujecie 3 maja z Lublińca o godzinie 5 rano, bladym świtem. Zgadza się. I wyprawa na Syberię, tak? Tak jest. W tym roku to jest wyprawa na Syberię. W sensie, że to nie jest kolejna na Syberię, tylko bo każda jest gdzie indziej, prawda? I dokładnie to z Kokotka koło Lublińca, to taka dzielnica w sumie. Mm-hmm. 5 rano, to duży wyjazd. 24 uczestników pojedzie. Uczciwie to jest nasza najdłuższa wyprawa. Będzie trwała ponad 2 miesiące. Jedzie 7 dziewczyn, 17 chłopaków. Jedziemy przez Białoruś, do Rosji, do Moskwy, przez Góry Ural, Kazachstan, do Astany, do stolicy, potem próbujemy do Mongolii, jeszcze nie wiemy, bo do tych 3 państw poprzednich już mamy wizy. Do Mongolii jeszcze nie mamy wiz, ale taki mamy plan, żeby jeszcze do Mongolii zajechać. I docelowo jedziemy do takiej wioski Wierszyna się nazywa. To jest za Irkuckiem, koło jeziora Bajkał. I co ciekawe, to jest wioska, gdzie mówią ludzie po polsku. Tam daleko właśnie w Rosji, na Syberii. Ta wioska jest nazywana Małą Polską. Tam mieszkają po prostu Polacy, którzy przybyli w roku 1910. I my jedziemy tak naprawdę na stulecie kościoła tam do tych Polaków. Czyli oni będą was oczekiwać tam na miejscu, wiedzą, że się wybieracie i zapewne gorące powitanie przygotują. Michał, ty brałeś udział w poprzednich wyprawach. Opowiedzmy o tych poprzednich wyprawach. Gdzie byliście w takim właśnie teamie? Teraz Syberia, a wcześniej? Wcześniej zaczęliśmy w 2007 roku od właśnie Wilna, rok później Kijów, Rzym, potem już większa wyprawa na Jerozolimę, 4000 ponad kilometrów. Następnie Maroko, gdzie wyszło 5000 km, z czego 3/4 trasy było po górach, Alpy, Pireneje. Piękna sprawa. W poprzednim roku ekipa pojechała właśnie na Nordkap, na północ, na właśnie przylądek, najbardziej wysunięty na północ Europy. A w tym roku jedziemy na Syberię, jak już było. A my będziemy pokazywali zdjęcia, nasi widzowie będą mogli choć odrobinkę właśnie poczuć klimat waszych wypraw. Kochani, poopowiadajmy o tych kulisach właśnie, jak to jest. Pakujemy się do takich malutkich torebeczek, które sobie zawieszamy tu i ówdzie. Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Znaczy nie wyobrażam sobie w ogóle siebie jadącej gdzieś tam daleko, daleko na rowerze. Podejrzewam, żebym nie przeżyła takiej wyprawy. Ale zakładając, że przeżyłam, okej, jak się spakować, jak się przygotować, jak to wszystko w tej trasie wygląda? To jest praktycznie wielki spontan, można powiedzieć. Aha. Są rzeczy, które trzeba wziąć, ale podczas tych wypraw właśnie człowiek zauważa, czego nie wziął. A no, na pewno. I to jest problem. Tak to jest. Bo te torebeczki, to się tak turystycznie sakwy nazywają. Tak jest. Dziękuję. Ale my zapraszamy, tak naprawdę to ci, którzy z nami jeżdżą, to wszyscy tak mówili, żeby nie dali rady. No, no. A jak już jadą, no to jadą po prostu. I to od razu właśnie, to nie są żadni jacyś tam zawodowcy, to są amatorzy, normalni ludzie. Wiadomo, trzeba być ogólnie sprawnym, ogólnie zdrowym, ale to jak się człowiek rozjeździ, dobrze się nastawi, to dojedzie, bo to się tak naprawdę w głowie dokonuje. A ile kilometrów dziennie pokonujecie, tak średnio? No minimum 150, ale to jest minimum. Ale to jest cały dzień. Cały dzień jest na to. Jak się człowiek przygotuje, to naprawdę nie ma problemu. No i łaska Boża dopomoże może, prawda? Jeszcze. Jasne. Chociaż to też ciekawe, bo o tym rozmawialiśmy przed programem. Jadą osoby wierzące, ale również osoby niewierzące. I nie ma tutaj jakiegoś takiego podejścia obligatoryjnego, tak? Że tylko i wyłącznie osoby praktykujące, wierzące jadą. Może pojechać każdy. Tak, tutaj jedynym takim kryterium, żeby się dostać do grupy, to jest przede wszystkim możliwości fizyczne. Mhm. Bo rzeczywiście jadą ludzie z całej Polski. To są ludzie, którzy mi się zgłaszają, no ja ich nie znam. Bo to są ludzie i z Sopotu, i z Gdańska, z Warszawy, z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa. Naprawdę z całej Polski są ludzie. Jedyne takie kryterium to, żeby dali radę fizycznie. Natomiast co do wiary, czy to do światopoglądu, to jest otwarte dla wszystkich, którzy się mieszczą też jeszcze w kategorii wiekowej od 18 do 35 lat. To tak też jest obostrzenie. Tak jest. No bo to, żeby 18, wiadomo, muszą być pełnoletni, bo to są dalekie wyjazdy. A 35, no jednak, żeby to miało charakter młodzieżowy. Wielu się burzy na tą granicę wiekową, że oni by już chcieli, by chcieli, a już nie mogą. No ale no tak ze względu na młodzieżowy charakter, to tak musimy to mieć. I te eliminacje to są takie 2 wyprawy przygotowawcze. To są takie wspólne przygotowania. Te wyprawy przygotowawcze są kilkudniowe. 3-4 dni.
I to są najczęściej, no trzeba przyznać, trudne wyjazdy. Na przykład w zeszłym roku na Nordkap to było w sumie 47 chętnych, a pojechało 20. I ja nikomu nie powiedziałem dziękuję tak naprawdę, tylko ludzie sami dziękowali. Sami ocenili. I w tym roku też był taki wyjazd przygotowawczy w lutym z Lublińca do Poznania, tak? I też zweryfikował ekipę. Tak, kilka osób tamtego dnia odpadło, bo to był trzydniowy wyjazd i potem jeszcze była druga wyprawa przygotowawcza. Ale ten do Poznania to był taki rzeczywiście trudny, bo to było w jeden dzień 280 km i to no, w warunkach, to było dokładnie 15 lutego. Myśmy wyjeżdżali z Kokotka o 5 rano, to było minus 2 stopnie, prawda? No to ekstremalnie. Panowie, wracamy za chwileczkę do rozmowy, porozmawiamy sobie o kulisach waszych wypraw, o tym, co będzie się działo na trasie w tym roku. Cafe Silesia, proszę zostać z nami. Cafe Silesia, kochani, wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi dziś o sporcie i to nie byle jakim, można powiedzieć, wyczynowym. Na rowerach można sobie przejechać z miejsca A w miejsce B, ale można też pojechać na Syberię i tam pojadą właśnie uczestnicy wyprawy rowerowej. 24 osoby wyruszają już 3 maja z Kokotka pod Lublińcem, tak? Tak, to mogę jest dzielnica powiedzieć. Lublińca. Dzielnica Lublińca, dobrze. No i teraz wracamy do rozmowy na temat samej wyprawy. Rozmawialiśmy o tych torebkach, tak? O sakwach. Ale nie dokończyliśmy tematu. I tak po kobiece motorebki. No. Tak, co w tych terobusiach tam buzicie na tych rowerach? Tam jest wszystko zbędne i czasem niezbędne. Mianowicie przede wszystkim ubrania, namiot, to już bardziej na bagażnik nad sakwy, karimata, śpiwór, jedzenie przede wszystkim, jakieś kuchenki, bo musimy sobie też sami gotować na trasie, bo nie tylko kupujemy, ale zwłaszcza na Syberii teraz będą takie, że tak powiem, miejsca, gdzie nie będziemy mogli zaopatrzyć się w jedzenie jakieś właśnie już gotowe, jak w sklepach właśnie, w jakichś restauracjach, więc sami sobie musimy gotować dane jedzenie. Więc mamy kuchenki, wszystkie naczynia, sztućce. Ile taki bagaż waży? 40 kg mniej więcej, 35 może. Same sakwy pojemności mają 35 litrów, z czego jeszcze właśnie na to namiot, który waży przeważnie jednoosobowy 2,4 kg, dwuosobowy 2,700. Na to jeszcze jakaś właśnie karimata, śpiwór, jakieś pozostałości, które się nie zdążą zmieścić w sakwie, jeszcze dajemy wszystko na górę. Może tak dopowiem, że gdybyś ty za mi pojechała, to byś jeszcze zapakowała to, co inne dziewczyny. Czego no, się, co się nie mieści w męskich głowach, czyli? Po co to wozić? Lokówki, prostownice, te suszarki, dziewczyny to wożą, lubią to wozić, nie wiem po co. No to, ale słuchajcie, to ja tu dochodzę do wniosków, że skoro ten bagaż waży 40 kilo albo i więcej, to ja rozumiem, że z tej wyprawy wracają niesamowicie szczupłe, smukłe i chude osoby, no bo chyba ta waga się po drodze gdzieś gubi, skoro bierzemy ten rower z takim ciężarem i zasuwamy przez 2,5 miesiąca, bo tyle będzie trwała wyprawa, no i paradoksalnie, na Syberię, tak? Paradoksalnie jest zupełnie odwrotnie, bo my właśnie tyle jadąc, to raz, że masa mięśniowa się wyrabia, to jest pierwsza rzecz, a dwa, jemy 2 razy tyle, co normalnie. To jest tak jak auto, jak jedzie, to musi mieć, prawda, to paliwo jest spalane, no musi być energia. My też, no niby jedziemy za darmo, bo nie tankujemy, prawda, ale musimy po prostu mieć tą energię w sobie. Trzeba naprawdę dużo jeść i autentycznie na wyprawach uczestnicy, którzy robią dziennie te no, ponad 150, nieraz powyżej 200 km z tymi bagażami, to jedzą naprawdę 2 razy tyle, co normalnie. I z tego powodu nie da się schudnąć. A cały problem jest po wyprawie, kiedy wracamy, kiedy człowiek już tej energii nie potrzebuje, no a jednak jest przyzwyczajony tyle jeść. No i wtedy w ciągu miesiąca naprawdę można ładne kilogramy przytyć. I wtedy trzeba zaciągnąć pasa i powiedzieć sobie dosyć, stop, przechodzimy na jakieś mniejsze posiłki. No dobrze, słuchajcie, a propos takich jeszcze ciekawych historii, o których sobie tutaj za kulisami rozmawialiśmy, tam też rodzą się przyjaźnie, no nie tylko przyjaźnie, związki wręcz trwałe powstają, bo w czasie waszych wypraw poznały się osoby, które obecnie tworzą pary, tak? Tak. Właśnie z takich ciekawostek, to w tym roku podczas wyprawy będzie ślub. No proszę bardzo. I to na Syberii. Tak się śmiejemy, że będą mieli dłuższą podróż przedślubną niż poślubną. Także tam w tej wierszynie koło jeziora Bajkał będą mieli ślub Sara i Piotrek tutaj z Katowic. No taka oryginalna sytuacja, jeszcze nie mieliśmy na wyprawie czegoś takiego. No ale myślimy, że to będzie takie dobre przeżycie. Po drodze będzie wieczór panieński, wieczór kawalerski. No, no proszę. No, także to... Czy będą zdjęcia też? No mamy nadzieję, to tak jak z poprzednich dokumentacja, wypraw. No właśnie, słuchajcie, jeszcze o tym warto wspomnieć, bo tutaj mamy 3 książki, które są dokumentacją i pięknym wspomnieniem, pięknym zapisem tego, co działo się na wyprawach, fantastycznie ilustrowane i to jest taki miły prezent dla naszych widzów. Nie wiem teraz, czy to sprezentujemy jednej osobie, czy może trzem.
które odezwą się do nas mailowo. Może zróbmy tak, drodzy Państwo, żeby nikt nie był poszkodowany. Trzy osoby, które teraz odezwą się na adres mailowy kafesilesia@tvs.pl, wpiszą hasło wyprawa. Te trzy pierwsze osoby zostaną obdarowane tymi fantastycznymi książkami, a w środku naprawdę mnóstwo fajnych i praktycznych informacji dotyczących wypraw. Plus fantastyczne zdjęcia. Tak jest, także to po prostu my każdego dnia jak jedziemy, to wieczorem wrzucamy taką relację z tego dnia, przygody, spotkanie ludzi, jakieś hasło dnia, które nam się tam zrodziło po drodze, miejsce noclegu, ilość przejechanych kilometrów na stronę internetową. Tak naprawdę to zachęcamy. Możemy, prawda? Oczywiście, możemy. Żeby nas śledzić po prostu. My 3 maja jak ruszamy, to już od tego dnia każdego wieczoru na naszej stronie będziemy pisali właśnie, gdzie tam się znajdujemy, co się wydarzyło. Przypomnijmy jeszcze, jaka ta strona, żeby widzowie wiedzieli, tak mogli sobie zanotować. www.niniwateam.pl. To jest nazwa naszej grupy, niniwateam.pl. I tam można prześledzić i wszystkie poprzednie wyprawy, i zdjęcia, cała galeria zdjęć jest. I można zapraszamy. Przynajmniej duchem być z wami, no bo fizycznie dokładnie. Nie każdy, no ale duchem można. No. Nie wiem, czy jeszcze było wspominane, tak? Że na wyprawę jedzie w tym roku 7 dziewczyn i 17 mężczyzn. Mhm. I że tak powiem, skoro mówiliśmy wcześniej o że związki się zawiązują na takich wyprawach, to mamy 7 dziewczyn, z czego jedna jest już w związku. Dwie są w sumie w związku. Jedna teraz będzie mężatką. Czy ja zostały chyba to wykalkuluje swoje szanse. Nie wolne. Może jakaś szansa dla mnie jeszcze. Główka pracuje. No dobrze, dokładnie. Dobrze. Jeszcze kilka zdjęć zobaczymy, podpowiadają za szyby nasi koledzy. Czyli zobaczymy jeszcze nasi widzowie będą mogli zerknąć na to, jak to te wasze wyprawy zdjęcie wyglądają. Z tą tęczą, które było, to jest wyprawę na Nordkamp. To było przepiękne. Tam myśmy jednego dnia to widzieli no, nieraz naprawdę po kilka albo nawet kilkanaście tęcz. Bo tam co chwilę, prawda, to miejsce na północy Europy jest bardzo takie no, wilgotne. Dużo chmur, tutaj może, tu może i tu może. I słońce też tam co chwilę przebijało, więc co chwilę tęcza, to się to bardzo przyjemnie z tym wszystkim jechało. No. Piękny pomysł, piękna idea. Trzymamy kciuki za powodzenie tej wyprawy. Czyli jakieś wieści będą na bieżąco na stronie, a do Polski wrócicie 17, tak? 18 lipca. Autokarem. To też jest. Autokarem? No dlaczego właśnie, wszyscy tak? się no? dziwią. I to też będzie wyprawa tak naprawdę. To jest. Ja się bardziej boję jazdy tym autokarem niż tym rowerem. My będziemy 8 dni wracać, a jeszcze podziwiam dorosłych, którzy tam pojadą, bo na przykład moi rodzice pojadą i jeszcze od innych uczestników tym autokarem w dwie strony. O, tam też pojadą na te uroczystości, więc pojadą tam 8 dni, kilka dni tam pobędziemy razem i będziemy 8 dni wracać tym autobusem. No to jest kawał drogi faktycznie. Też mają prawdziwą wyprawę na Syberię. Autobusem jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś jechał. No to trzymamy kciuki za to, abyście dotarli szczęśliwie i na Syberię i z powrotem do Polski. No i oby powstała kolejna książka, która będzie zapisem tego, co przeżyliście. Fajnie. Gratuluję pomysłu i trzymamy kciuki, a naszych widzów zachęcamy do tego, żeby zaglądać na stronę niniwateam.pl, gdzie na bieżąco wszystkie informacje można znaleźć. Powodzenia. No i zapraszamy po wyprawie.